Dzisiaj nietypowy odcinek, w którym chcę pokazać Wam, za ile sklepy w Polsce sprzedają RTX-y serii 5000, a w szczególności RTX-y 5080. Policzymy sobie na przykładzie trzech sklepów, ile tak naprawdę kosztują Was RTX-y, jeśli kupicie je w zestawach. I może się okazać, że skalperzy wcale nie są tacy drodzy. Zacznijmy od takiego sklepu jak Sferis. Jakbyście się zastanawiali, należą do grupy Action, czyli typowy polski biznes. Jesteś zarówno hurtownikiem, jak i detalistą, przez co masz większy wpływ na cenę na rynku. Ale nie o tym dzisiaj. Tutaj znalazłem dla Was taki zestawik, oczywiście z RTX-em 5080, 32 GB RAM-u, 2 TB, na procesorze od AMD 9800X3D. I dlaczego wybrałem ten sklep i ten zestaw? Ponieważ tutaj na dole w jego opisie możecie sobie znaleźć dokładną specyfikację podzespołu, które zostały wykorzystane przy jego budowie. Więc możemy sobie po kolei sprawdzić, ile tak naprawdę kosztuje ten zestaw i jaką część ceny stanowi właśnie cena RTX-a 5080. Więc przejdźmy sobie po kolei i sprawdźmy. Na początek mamy oczywiście sam procesor 9800X3D. I jak możecie zobaczyć, kosztuje on u nich 2525 zł. Więc dodajemy sobie go do koszyczka. Przechodzimy do kolejnej rzeczy. Co tu było? Płyta główna. Asus TUF Gaming B650M plus Wi-Fi. Jest 723 zł 90 groszy. Kolejne mamy Kingston Fury Beast RGB. Tutaj jest informacja, że są to kości 6000, gdzieś tutaj była 6000 MHz, tak jest tutaj. Co prawda nie jest podane CL, ale to sobie znajdziemy. OK. 5200, 5600, 6000, CL30, czy dobra, dajmy te lepsze. Kolej, dysk WD SN 850X i tu była pojemność 2 tera. Dobra. $739. Następnie chłodzenie Asus TUF Gaming LC. Ok, dobra, chłodzenia nie ma, więc zobaczmy sobie na cenę. Koszt 759 zł. W Supertechu. Dobra, to sobie później doliczymy. Wracając. Tutaj mamy zestaw wentylatorów. Dobra, co prawda są białe, ale dodamy, bo to w tym wypadku nie będzie miało znaczenia. Zasilacz TUF Gaming 850 W. $697,90. I na koniec mamy jeszcze obudowę. Czyli to będzie najprawdopodobniej ta w wersji czarnej, oczywiście 971.
I teraz zobaczmy sobie, ile nas to wszystko będzie kosztować. 6371 zł i do tego 700 zł z haczykiem jest chłodzenie, 760. Więc w okolicach 7160 zł, ale policzmy sobie to dokładnie. Sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden czterdzieści plus 760 złotych, 7131 złotych. Dobra, a teraz ile kosztuje nas cały zestaw? 15200, czyli odejmiemy sobie tej kwoty, 15261,38. 8129 zł. Tyle dokładnie w tym sklepie przy wyborze tego zestawu kosztuje Was RTX. Ale żeby nie było, że czepiam się jednego sklepu, spójrzmy, jak sytuacja wygląda w Morel. Tutaj znalazłem jeden komputer, co prawda sprzedawany przez zewnętrzną firmę Vist, która sprzedaje dość dużo na Allegro. I przyjrzę się dokładnie temu egzemplarzowi, ponieważ podobnie jak w przypadku Sferisa, mają oni podane dokładne wszystkie elementy, z których składa się ten zestaw. Także przejrzyjmy sobie po kolei. Tutaj mamy pełną specyfikację, dokładnie ze wszystkimi elementami. I po kolei. Procesor. To jest 2899 zł, ale jest też taniej. 2564 można u nich kupić od Netisa. Dobra. Chłodzenie. MSI Mach Core. Mach Core M240, czyli to jest to. Doszło do koszyka, doszło do koszyka. Kolejne mamy płyta TUF Gaming B650. Porównanie ofert. SuperTech 704. Pamięci DDR takie same jak były podane w przypadku Sferisa. Więc sobie po prostu weźmy takie same pamięci. Skoro nie podają konkretnie, kto jest producentem, tutaj. Następnie GeForce, to oczywiście dysk jednoterowy. Z takimi parametrami, czym co nam pokaże. No to tutaj Lexar mógłby być w takim razie. Dobra. Następnie Asus Prime, zasilacz 850. To będzie ten. Obudowa Velox 100P. Do koszyczka. No i w zasadzie mamy jeszcze Windowsa 11 Pro. O. Dobra. Więc w tym wypadku mamy 6239 zł.
Więc dość zbliżona cena do poprzedniej, no tam 150 zł różnicy. No ale policzmy sobie jeszcze raz. Mamy tak. 6239 30,03 minus cena całego zestawu wynosząca 14 250 i 90 groszy. Więc w tym wypadku RTX wychodzi Was 8000 zł. Na koniec jeszcze XCOM i tutaj miałem największy problem, ponieważ nie podają oni konkretnie z jakich podzespołów złożone są ich zestawy. Dlatego tutaj stworzyłem przykładowy, mniej więcej koszyk, który powinien pokrywać się z tym zestawem, który jest u nich sprzedawany w określonej cenie. I tak, bazowym zestawem był Gamer Elite na Intelu 7 265KF, 64 GB pamięci, 2 TB dysk, no i oczywiście RTX 5080. Jak zejdziemy sobie tutaj na dół, to jedyne co możemy znaleźć to, że pamięć ma 6000 MHz, no i że jest chipset, tutaj gdzieś było, zasilacz oczywiście 1000 W 800 plus Gold. I tu gdzieś była chyba informacja odnośnie chipsetu. Tak jest, Intel Z890. Więc złożyłem taki zestaw. Jest tu ASRock Z890 Lightning. Sam mam tą płytę, więc jest spoko. No i w zasadzie wszystko inne powinno się pokrywać. Pamięci dałem Patriota 64 GB, CL30, dysk twardy to jest od MSI, Septium M480. Chłodzenie z reguły korzystają oni w tych zestawach ze swoich chłodzeń, więc wziąłem chłodzenie Silver Monkey X Snow. Na zdjęciu widać, że jest tam 240, więc powinno się to pokrywać. No i wziąłem najdroższą obudowę, jaka jest ich marki. Jeżeli chodzi o podsumowanie, no to wyszło to 6209 zł, natomiast sam zestaw kosztuje 15 050, więc policzmy sobie, ile w tym wypadku wyjdzie RTX. Więc mamy tak, 6209 zł, no i tam ten jeden grosz, żeby nie było, minus 15 050 zł. 8840 zł. Tyle wyjdzie Was RTX w XCOMie, jeżeli ta specyfikacja, którą stworzyłem, pokrywa się. A ile kosztuje on na Allegro czy na OLX-ie? Zobaczcie sami. Słowem podsumowania, nikt nikomu nie zabrania narzucać marż, jakie chcą. Mamy wolny rynek. Ale wprowadzanie w czasie premiery cen na większość tych RTX-ów w okolicach 6, nawet 5200 zł, to takie trochę mamienie klienta. Dlatego napiszcie w komentarzu, co sądzicie na ten temat i do zobaczenia.